Ostatnie posiedzenie radnych powiatowych ponownie przyniosło sporo pytań dotyczących szpitala, ale też Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, któremu nie szefuje już Lidia Dudek, ale o tym za chwilę. SPZOS zawnioskował ostatnio do Starostwa Powiatowego o kilkaset tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego. Jak rozstrzygnęła się sprawa? Dla oddziału anestezjologii intensywnej terapii oraz pionu anestezjologicznego w SPZOS w Wieluniu rozpatrzył tą prośbę negatywnie. Panie starosto, o jaki sprzęt chodziło, na jaką kwotę, jakie jest uzasadnienie negatywnej odpowiedzi? Chodziło o kwotę łącznie 773 tysiące brutto. Jaki sprzęt? Tego sprzętu jest 14 pozycji. Prośba dotyczyła roku 2016. W roku 2016 nie były przewidziane takie wydatki i stąd decyzja zarządu negatywna. Jeśli chodzi o szpital, to specjalna sesja poświęcona lecznicy zaplanowana jest na 25 listopada. Będzie to już ostatnie posiedzenie z udziałem obecnej dyrektor Bożeny Łas, która jak wiadomo odchodzi na emeryturę. Pytań pewnie będzie sporo. A teraz Inspektorat Budowlany. Po decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odwołującego ze stanowiska Lidię Dudek jest już nowa osoba, która tymczasowo kieruje wieluńskim inspektoratem. Na ten czas zostały powierzone obowiązki pracownikowi starostwa powiatowego, panu Łukaszowi Sibińskiemu, i tam pan Łukasz te czynności, które są w zakresie obowiązków powiatowego inspektora w tym czasie wykonuje. Czy ten pan pełniąc obowiązki posiada uprawnienia budowlane? W zakresie pełnienia obowiązków inspektora nie było takiego kryterium, że ta osoba na ten czas musi posiadać uprawnienia budowlane. Uprawnienia budowlane musi posiadać powiatowy inspektor, który będzie już tą funkcję pełnił, te wszystkie wymogi. Pan Łukasz Sibiński jest tylko i wyłącznie na ten czas do przedstawienia przez wojewódzkiego inspektora trzech kandydatów po konkursie, który właśnie dzisiaj mija. Oczywiście ogłoszono konkurs na stanowisko nowego szefa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W jakim okresie czasowym jest przewidziany rozstrzygnięcie tego konkursu? Jak tylko wojewódzki inspektor przejrzy te aplikacje, wybierze trzy i przedstawi mi do powołania jednej osoby. Czy to prawda, że pan zatrudnił w naszym starostwie brata wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego? Odeszła pani Anna Moneta na urlop wychowawczy. Pracuje pan Stanisław Wroński. Czy jest bratem? Nie dochodziłem, nie sprawdzałem. Pracuje i wczoraj nawet, bo był na okresie próbnym, wczoraj nawet złożył podanie z prośbą o przedłużenie tego okresu, że tak powiem, i po pozytywnej opinii pani naczelnik na zastępstwo będzie pracował dalej. Ten pan pracował, z tego co przypominam sobie, w kamionce w tej firmie budowlanej, posiada uprawnienia budowlane. Wcześniej pracował też na jakiś czas w starostwie w Pajęcznie. Zgłosił się, był na okresie próbnym i myślę, że tu nie ma co, że tak powiem, i się sprawdza, o tak powiem, to jest najważniejsze. Z kolei wiceprzewodniczący Rady zastanawiał się, czy wymagania w konkursie na stanowisko szefa inspektoratu nie są zbyt wysokie. Ja w związku z instytucją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego mam takie pytanie. Co się stanie, jak nie zgłosi się trzech chętnych, bo widziałem, jakie są wymagania. Wymagania są z kosmosu. Ja nie wiem, czy pan brał udział w tworzeniu wymagań dla Powiatowego Inspektora, czy to było narzucone przez wojewódzkiego inspektora, bo
te wymagania są naprawdę bardzo wysokie. Nie wiem, czy generalny inspektor nadzoru budowlanego w Warszawie ma takie doświadczenie i uprawnienia. Nikt ze mną nie uzgadniał tych kryteriów, że tak powiem, wymagań, które zostały postawione. Natomiast wydaje mi się, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, to będzie ogłoszony drugi konkurs, tak jak my to robimy. Więcej o tym już w drugiej odsłonie tematu tygodnia, a w dalszej części obrad radni zapoznali się też z informacją o stanie zaawansowania prac związanych z powstaniem kopalni węgla brunatnego Złoczew. Jednak tym zagadnieniem zajmiemy się już w następny weekend w wiadomościach lokalnych naszej stacji.